Wojtek Staszewski z KS Staszewscy. Jesteśmy na wakacjach na Mazurach i to jest świetne miejsce do biegania. Tutaj ukształtowanie powierzchni jest zawsze trochę krosowe, albo jest troszkę pod górę, albo trochę w dół. Nawet jeżeli robimy długie wybieganie, zawsze ono będzie miało lekko krosowy charakter. To jest bardzo dobry środek treningowy na początku, czy też w środku przygotowań do jesiennych maratonów. Wykorzystajmy wakacje do biegania. Muszę Wam powiedzieć o naszych podopiecznych. Mamy dwa rodzaje podopiecznych. Jedni piszą, jadę na wakacje, więc nie będę mógł biegać. No wiadomo, łódka albo wyjazd do Tajlandii z rodziną, albo coś w tym stylu. A inni piszą, jadę na wakacje, dajcie mi duży trening, bo wreszcie będę mógł biegać, bo nie ma pracy, nie ma codziennych obowiązków i wakacyjne miejsce można świetnie wykorzystać do biegania. Nie muszą to być Mazury nad morzem. Świetnie możemy biegać, robiąc sobie wzdłuż plaży długie wycieczki biegowe albo trenując, to jest taki specyficzny środek, który można zrobić tylko nad morzem, trenując siłę biegową na plaży. Spróbujcie zrobić gdzieś, no nawet 8 minutowych interwałów po suchym piasku, takich szybkich odcinków biegowych, z odpoczynkami 2-3 minuty. Naprawdę 3 minuty będą potrzebne, bo to jest bardzo ciężki trening. Jeżeli jesteśmy w górach, oczywiście też ćwiczymy wycieczki biegowe, możemy ćwiczyć podbiegi wtedy, możemy też zrealizować trening podbiegów w formie takiej unikalnej, która jest do realizacji tylko w górach, czyli podbiegi bez biegu. Biegniemy, odpoczywamy, biegniemy, odpoczywamy, biegniemy i w ten sposób, robiąc 10 minutowych podbiegów, biegamy na całkiem niezłej wysokości góry. Ale my jesteśmy na Mazurach, nad jeziorem Śniar. To jest chyba jedno z nielicznych jezior w Polsce, którego nie da się obiec, bo oczywiście jest zbyt duże. Ale jeżeli jesteście na jakimś mniejszym jeziorem, to jest zwykle okazja do zrobienia sobie takiego fajnego wyzwania. Obiec jezioro, nad którym mieszkam. Jak jesteś na Mazurach, spróbuj. Wojciech Staszewski z KS Staszewscy.